Witam serdecznie, kochani, na kanale Vitaro. Tym razem miło mi gościć osoby spod znaków wagi. Witajcie, kochani, imię się kłania. To czytanko jest dla Was na czerwiec 2022 roku, na miłość. No, mam dla Was bardzo dobre wieści, ponieważ tutaj energia, jaka tutaj będzie Wam towarzyszyła w czerwcu, to gwiazda. To słuchajcie, to jest coś fajnego. Grant od góry, z góry, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie to będzie spełniało, będą się Wasze marzenia. Być może jesteś osobą, która kocha się w kimś platonicznie. Lub może ktoś z Was spotka tą drugą połowę i będziecie lata ze sobą. Ten czerwiec będzie takim dla Was fajnym czasem, gdzie będą spełniać się marzenia, o cokolwiek nie pytacie, więc to może być nowe uczucie w małżeństwie czy w parach. To jest okres wzajemnego zaufania i harmonii. Kobiety będą się czuły spełnione. Mężczyźni będą się cieszyć, że mają piękną, zmysłową kobietę przy sobie lub taką poznają, więc jeżeli jesteś samotny czy samotna, to gdzieś w świecie czeka na Ciebie doskonały partner, tak jak Tobie odpowiada, więc będziecie się dogadywać, Wy nie musicie, nie musisz specjalnie gdzieś iść na imprezę, nie musisz specjalnie gdzieś, nie wiem, wyczekiwać, wypatrywać tej drugiej połówki. Chodzi o to, że spotkasz ją niespodziewanie. To taki grant od losu w tym czerwcu dla Ciebie. No dobrze. Mamy tutaj kartę kochankowie, kochanków i wieży. No dwojako można te karty rozumieć, więc no nie do każdego mogą pasować te moje to czytanie, w jakiś sposób ja widzę te karty. Kochankowie to karta romansu dla jednych, dla innych to są decyzje pomiędzy jedną a drugą osobą, tak? Masz dwie osoby do wyboru, a może nawet więcej. Tutaj będziesz się zastanawiać, kogo wybrać dla siebie. Lub to również ta karta znaczy trzecią osobę w związku, więc no nie mam pojęcia, w jakiej jesteś sytuacji. Na pewno tutaj będą jakieś decyzje. I ta wieża nieszczęsna. Wieża, ogólnie mówi się, że to jest wieża, gdzie coś się nagle zawali, coś się nagle wykończy, być może jesteś w związku właśnie w takim trójkącie, gdzie wszystko się wydaje i wszystko się wali na łeb, na szyję. A to jest gwiazda, czyli to nie jest takie złe dla Ciebie. Może góra po prostu za Ciebie zadecyduje i nie umiesz się przyznać do jakichś błędu, że tak powiem, a może i nie uważasz tego za błąd. W każdym razie ciężko Ci powiedzieć tej drugiej stronie, że no jest jeszcze ktoś, więc w jakiś sposób ten Twój partner czy partnerka może się dowiedzieć o tym, że nie jest tylko ona w Twoim życiu, czy on. Inna kwestia, jeżeli to jest miłość platoniczna, myślę, że i kochasz się w niej, czy w nim, ta sytuacja jakby się zmienia w czerwcu. Posłuchasz swojej intuicji, tego pragnienia własnego i zaczniesz rozmawiać. Ten mur, jaki koło siebie zbudowałeś, czy zbudowałaś, runie i może się okazać, że obiekt Twoich westchnień wzdycha również do Ciebie. No nie mam pojęcia. W każdym razie no jestem ciekawa, czy to faktycznie tak jest. No dobrze. Zobaczymy, co dalej karty powiedzą. Będziemy teraz dopowiadać kochanków i tą wieżę na miesiąc czerwiec. Miłości, uwag. Dobra, kochankowie.
No proszę, tutaj coś pomału się będzie rozwijało. Pójdzie w stronę rodziny. Czyli takie spełniające się marzenie. Tutaj mak. Słońce, zobaczcie, mak. Będziesz kreować swoją rzeczywistość, tak jak tego pragniesz. Słońce, no pięknie, więc twoje marzenia się spełnią. Myślę, że jeżeli rzeczywiście jesteś osobą bardzo nieśmiałą, to tak właśnie widzę tego maga w tobie, gdzie zaczniesz mówić, zagadywać na początku, przecież nie od razu kocham cię, prawda? Tylko ten początek taki nieśmiały, może propozycja spotkania, no różnie, no nie wiem, co przyjdzie ci do głowy, jakie będziesz miał pomysły, czy będziesz miała pomysły na to, żeby ta druga osoba na ciebie zwróciła uwagę. Więc myślę, że wszystko pójdzie po twojej myśli. No jeżeli jest jakieś rozstanie, to też źle nie widzę, nic złego. Zobaczymy jeszcze. Jeżeli się rozwalą jakieś związki, to mam wrażenie, że po prostu one już nie funkcjonują, jedna i druga strona. I w sumie każdy przysługę osoba zrobi drugiej osobie, że tak powiem. Zobaczcie, to jest dziesiątka denarów. To jest takie pozytywne myślenie. Dobre myśli przyciągają dobre sytuacje w tej karcie. To jest wzbogacenie, to jest spełnienie marzeń, więc cokolwiek tutaj wago, czego się nie chwycisz, czego, no nie wiem, nie jestem w twojej głowie, ale podejrzewam, że twoje marzenie, jeśli chodzi o miłość, spełni się. Nie wiem, cokolwiek to nie jest. Ale zobaczymy, jaka jest rada dla ciebie. To jest wiara. No cóż, no może wierzysz w to, że z tą osobą, którą poznajesz, będziesz od tego czerwca, będziesz chciał się ożenić, czy wyjść za mąż. No wierzysz w to, tak? Może jesteś osobą, która sama nie potrafi podejść do tej osoby, która ci się podoba, poprosić możesz o pomoc kogoś zaufanego. To również ta karta mówi. Ta karta również mówi o ślubach, więc może ktoś się oświadczy i stworzycie piękną rodzinę. No dobrze, a zobaczymy, co mówią anioły. Bądź pozytywny. Proszę bardzo. Bądź pozytywny. Anioły zachęcają cię do zachowania pozytywnego nastawienia. Taki sposób patrzenia na życie nada rozpędu twoim realizowanym marzeniom. Przyspieszysz spełnienie się własnych snów poprzez bycie wdzięcznym i pewnym siebie. Może się wydawać, że do czasu zrealizowania twoich planów jest jeszcze długa droga, ale wkrótce zauważysz znaczny postęp. Nie trać nadziei, gdy droga od marzenia do ich spełnienia jest tak krótka. No proszę, spełniające się marzenia. No dobrze, karty bardzo dobrze współgrają ze sobą. Myślę, że to właśnie w jaki sposób będziesz myślał, czy myślała na temat, nie wiem, tej drugiej połowy, nawet sytuacji, o którą ci chodzi, czy chcesz poznać kogoś, więc no, marzenia się spełnią, tylko na spokojnie. Dobrze, a jaka afirmacja dla ciebie, Wago, na czerwiec w miłości przyjdzie do ciebie? No dobrze, przyszły trzy kartki. Relaks, relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. To jedna karta. Miłość własna.
Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Musisz najpierw pokochać siebie, by mógł pokochać ktoś inny. Tego, by się twoje marzenia spełniły. Tak to widzę właśnie. I medytacja. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Piękne karty do Was przyszły. To wszystko, kochani, z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanko Wam się podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. I odzywajcie się po prostu. Trzymajcie się, pa!